Błękitni Stargard Szczeciński za silni dla piłkarzy rybnickiego Rowu. Rybniczanie mimo bardzo pewnej wygranej w minionej kolejce na wyjeździe z Rozwojem Katowice u siebie musieli uznać wyższość gości z zachodniopomorskiego. Row przegrał z Błękitnymi 1-2. Początek spotkania przy ulicy Gliwickiej należał zdecydowanie do gości. To szczecinianie ostrzeliwali bramkę Daniela Kajzera, który razem z kolegami z linii obrony robił wszystko, aby nie dopuścić do utraty gola. Udawało się do 14 minuty, kiedy to Przemysław Brzeziański po ładnym strzale wyprowadził gości na prowadzenie. Kilka minut później rybniczanie mogli wyrównać, jednak bramkarz gości był czujny i nie dał sobie wbić piłki za kaptur. W pierwszej połowie spotkania goście mogli jeszcze podwyższyć prowadzenie, ale te próby spełzły na niczym. 2-0 mogło też być zaraz po zmianie stron, jednak Kajzer bezbłędnie powstrzymał pędzącego na bramkę Rowu Wojciecha Fadeckiego. Chwilę później, w 54 minucie, podobna sytuacja i znów grą bramkarz gospodarzy. Od 58 minuty to rybniczanie częściej grozili bramce rywali i to się opłaciło. W 64 minucie Bartosz Slisz celnie wykończył dośrodkowanie z rzutu rożnego i było 1-1. Remis utrzymał się zaledwie 7 minut, bowiem w 71 minucie tak zwaną bramkę z niczego zdobył Rafał Gutowski. W ostatnich minutach meczu drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył Jan Janik i Row w dziesiątkę schodził pokonany z własnego boiska. Sami sobie zdałem sprawę, że ten mecz nie zagraliśmy, nie był najlepszy w naszym wykonaniu, aczkolwiek mimo tego, że nie był to nasz najlepszy mecz, to ten mecz co najmniej powinniśmy zremisować. To powinna być nasza siła, jeżeli mamy słabszy mecz, nie przegrywajmy. No, niestety przegraliśmy 2-1, bramki w takich kuriozalnych dość okolicznościach stracone, no szkoda, ale sport ma to do siebie, że teraz piątek już my jedziemy do Zambrowa i postaramy się zrehabilitować. W piątkowym spotkaniu w drużynie Rowu najbardziej wyróżniali się dwaj zawodnicy, strzelec bramki Bartosz Slisz i mający bardzo dużo pracy bramkarz Daniel Kajzer. Kajzer jeszcze w kilku momentach nam pomógł, naprawiał nasze błędy w linii defensywy, no a Bartek jest takim zawodnikiem, który ostatnio jest w dobrej formie, strzelił bramkę. Oczywiście jeszcze bardzo dużo pracy przed nim. A więcej o poczynaniach piłkarzy z Rybnika dziś w programie po godzinach, tuż po prognozie pogody.